Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. W studiu Radia Fiat jest już ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Październik się rozpoczął, czas modlitwy różańcowej, ta chyba w każdym kościele codziennie, od pierwszego dnia października. Trudno nam sobie jakoś pewnie wyobrazić październik bez nabożeństw różańcowych. To taki różańcowy miesiąc. W tej polskiej pobożności tak się przyjęło, że w październiku szczególnie jakoś modlimy się na różańcu. I tak chyba pewnie jak pani redaktor mówi, we wszystkich chyba kościołach, kaplicach ludzie modlą się na różańcu, także i często w domach częściej niż zazwyczaj. Ma ten czas taki swój urok, kiedy te jesienne już wieczory, zmrok zapada nieco wcześniej, tak jak to się kojarzy z tą z pozoru monotonną, a przecież głęboką modlitwą, jaką jest różaniec. Taka modlitwa ciągle do odkrycia, ciągle do zrozumienia. Modlitwa przez niektórych rozumiana jako taka prosta modlitwa starszych ludzi, jak modlitwa właśnie niewykształconych, a pięknie nam też to wyjaśniał papież Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae, specjalnym liście apostolskim poświęconym różańcowi. To ten list, który wprowadził to jeszcze jedną część różańca, tajemnicę światła, pokazując, że to jest tak naprawdę jedna z najtrudniejszych modlitw. Bo to nie chodzi w różańcu tylko tyle, żeby te zdrowaśki odmawiać i odliczać sobie na koronce, czyli na różańcu jako koronce, żeby sobie tych dziesiątek nie pomylić i żeby pamiętać, która to jest tajemnica, ale to jest modlitwa głęboko kontemplacyjna. Nie chodzi tylko o powtarzanie monotonne, klepanie zdrowasik, jak to niektórzy nieco pogardliwie mówią, ale to chodzi o wejście w głąb tajemnic historii zbawienia. A powtarzanie pozdrowienia anielskiego jest takim uświadomieniem sobie tego, co się wtedy wydarzyło, że to pozdrowienie anielskie to było zwiastowanie wielkiej miłości Boga, tego, że Mesjasz przychodzi na świat, że ten porządek świata naruszony przez grzech pierwszych ludzi zostaje naprawiony, a my dostajemy zadatek życia wiecznego. To jest naprawdę prosta, a trudna modlitwa. Trudna, zarazem taka prosta. To jest taka modlitwa, po którą czasami rzeczywiście sięgamy automatycznie i ona nas z tego automatyzmu sama w kontemplację potrafi wprowadzić. To jest taka swoista metoda. W modlitwach nie lubię słowa metoda. Bardziej może sposób, jakaś postawa, droga modlitwy. To może lepsze określenie. Ten automatyzm, on ma też swoje znaczenie. Przez to rytmiczne powtarzanie modlitwy na swój sposób nas trochę odcina od rzeczywistości zewnętrznej i wprowadza w to, co rozważamy. Te tajemnice, na które podzielony jest różaniec, cztery części, w każdej po pięć tajemnic, one są tym obrazem historii zbawienia, od zwiastowania do ukoronowania Maryi. Niektóre są wprost biblijne, niektóre wynikają z tradycji Kościoła. Wszystkie one jednak mają być rozważane. Nie po to właśnie jest tajemnica, żeby tylko była, żeby było jakby oddzielić te dziesiątki, każe, że tak by ma swoją nazwę. Nie. Papież nas wtedy pouczał, Jan Paweł II, by temu towarzyszyło też rozważanie, na przykład przywołanie krótkiego fragmentu z Pisma Świętego, albo jakiegoś rozważania takiego wartościowego, albo chwila ciszy, żeby wejść w te tajemnice, jakoś nawet wyobrazić sobie, jakoś sobie namalować oczyma wyobraźni tę rzeczywistość, w którą się teraz wchodzi, żeby zapytać się, jak ja odnajduję się w tej tajemnicy, w tej rzeczywistości, co ona dla mnie oznacza. Więc to nie jest taka prosta modlitwa, a zarazem ta prostota jej sprawia, że może jest to ulubiona modlitwa wielu ludzi. No bo różaniec można sobie gdzieś tam wziąć i w drogę. Teraz nawet widziałem taki różaniec rowerowy. Można sobie takie małe urządzonko przykręcić na kierownicy roweru i na nim odlicza się
odlicza się kolejne zdrowaśki, kolejne zdrowaś w dziesiątce. Także nawet taki wynalazek jest, oczywiście chińskiej produkcji, żeby było zabawniej, ale cieszyć się trzeba, że jest zapotrzebowanie na coś takiego jak różaniec rowerowy. A ksiądz ma jakiś ulubiony różaniec? Pytam o formę, o już materialną. Taki ulubiony mój różaniec to taki różaniec, który dostałem od takiej znajomej siostry, która sama go wykonała. To jest różaniec z ziaren. Różnie się te ziarna nazywają. One mają jakąś tam swoją oczywiście nazwę oficjalną, ale jedna z takich nazw to są łzy Hioba. Otóż Pan Bóg stworzył taką roślinę, która wydaje nasiona i te nasiona mają dziurkę. Taką dziurkę przez środek. Idealnie nadają się na paciorki. Nie trzeba ani przekłuwać, nie trzeba przewiercać, a te nasiona są jeszcze w dodatku bardzo twarde. I piękny taki mają kształt, bardzo dobrze leżą w palcach, bo czasami po prostu różaniec musi dobrze leżeć w palcach. Jeszcze przy moich takich mało subtelnych dłoniach to rzeczywiście i ten różaniec jest też taki solidny. I bardzo go lubię. Nie tylko dlatego, że jest taką sentymentalną pamiątką, bo rzeczywiście takim darem od kogoś, kogo znam, ale ten różaniec jest właśnie wygodny. Tak, to już znalazłam w tak zwanym międzyczasie, szperając w internecie. Łzawnica ogrodowa, tak to się nazywa. Rzeczywiście łzy Hioba albo proso jerozolimskie. Taka nazwa tej rośliny, która rzeczywiście kształtem przypomina ludzkie łzy. Taką roślinkę Pan Bóg stworzył i ona idealnie nadaje się na paciorki do różańca. Są rzeczywiście te formy modlitwy różańcowej, myślę tutaj o już o różańcach konkretnych, bardzo, bardzo różne. Są i pierścionki, o takie obrączki bardziej. Są bransoletki. Niektórzy mają w różaniec po prostu jako aplikację, więc tak naprawdę nie ma wymówek. A pośrodku tego wszystkiego jest Jezus. A jakby jeszcze nikt nie miał różańca, to Pan Bóg nam dał po 10 palców. To można na palcach odliczać. Nawet nie potrzeba różańca, bo różaniec jako koronka, jako przedmiot, no jest pomocą do tego, żeby sobie odliczać. On jest też oczywiście, jak każde dewocjonalium, jest takimś też znakiem. Natomiast najważniejsze, by się modlić. A Pan Jezus jest pośrodku każdego zdrowaś. Jak modlimy się modlitwą Zdrowaś Maryjo, to tą różańcową, to tam pośrodku jest Jezus. On jest pośrodku tej modlitwy różańcowej. O Niego tam wchodzi. Chodzi przecież po te tajemnice od zwiastowania do ukoronowania. To tak naprawdę w każdej Jezus jest w centrum tych wydarzeń i chodzi o to, by przez modlitwę różańcową do Niego się zbliżać, bardziej Go poznawać, bardziej rozumieć też te tajemnice. Tajemnica, bo tutaj może też to słowo jest takie niezgrabne, no tak to się w polskim języku przyjęło. Tajemnice różańcowe, nie w sensie tajemnic sekretów, czegoś, jakiejś tajemnej wiedzy, ale tajemnic, czyli pewnej rzeczywistości trudnej człowiekowi do poznania. Jakoś zakrytej nie przed wiedzą, ale przed zrozumieniem tych wszystkich wydarzeń historii zbawienia. Zapraszamy więc do modlitwy różańcowej, nie tylko w październiku, ale zapraszamy też do modlitwy różańcowej w ogóle. Zapraszamy też do kół różańcowych, bo to jest taki ruch, który będzie teraz pielgrzymował, będzie miał swoją pielgrzymkę już jutro, bo to tak zwykle się dzieje w okolicach wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, 7 października, że wspólnoty różańcowe pielgrzymują. I tu jest taki fenomen. Otóż we wspólnotach różańcowych, w każdej tak zwanej róży, jest 20 osób z zasady, bo 20 jest tajemnic różańcowych. Jest to tak, że w tej poszczególnej róży każdy modli się jedną kolejną tajemnicą różańca, a w efekcie wszyscy modlą się razem całym różańcem. I to jest taki, to nie jest taka opcja na to, żeby tak znaleźć sobie wersję łatwiejszą, że można się podzielić dziesiątką, a pomodli się w efekcie człowiek całością. No to nie tak, ale to jest przede wszystkim wspólnota modlitwy, że my się wszyscy modlimy, każdy swoją cząstką, swoją tajemnicą, a wszyscy razem modlimy się w tych wszystkich intencjach. Więc zapraszamy. Koła różańcowe to nie są tylko rzeczywistości dla starszych osób, zwłaszcza pań, ale są koła różańcowe młodych, koła różańcowe dzieci, koła różańcowe mężczyzn. To zapraszamy. Można zawsze w parafii zapytać, często jest jakaś potrzeba uzupełnienia któregoś z kół, jeśli ktoś odchodzi. Zatem to może to jest dobra okazja,
żeby do takiej małej parafialnej wspólnoty różańcowej dołączyć, modlić się w intencjach Kościoła, świata, parafii własnych. Tak, no jest dużo takich inicjatyw też, które są takimi męskimi wspólnotami, tak? Ja zawsze jestem bardzo poruszona, kiedy mężczyźni, zwłaszcza na ulicach miast, tak też bywa, modlą się modlitwą różańcową. Jest w tym jakaś siła. Oczywiście, to nie jest tylko kwestia jakiejś manifestacji, bo modlitwa nie może być tylko używana do jakiegoś manifestowania. To jest przede wszystkim jakieś świadectwo. Różaniec, który kojarzy się wielu właśnie może tylko ze starszymi osobami, albo kojarzy się może tylko z tym różańcem, którym się nieboszczykowi splata dłonie, bo niektórzy to od pierwszej komunii, być może dopiero następny kontakt ich z różańcem to jest właśnie taki nieco drastyczny, ale tak to bywa. Mało świadomy już. Tak, nawet kiedyś pamiętam to. Tak, drobna historia. Kiedyś to mama prosiła mnie, żebym kupił różaniec. I przechodząc koło kwiaciarni, zobaczyłem, że na wystawie są różańce. Wszedłem, ale pani mnie pyta, czy na pewno chcę kupić ten różaniec i po co? Bo to jest taki różaniec dla nieboszczyków. Jakiś specjalny? Taki lichy. Taki lichy, który się do niczego nie nadawał. Właściwie on jest taki ozdobny, bo on by się zrywał, gdyby się człowiek chciał na nim modlić. I pokazałem jeszcze pani, że nawet mają atrapy książeczek do nabożeństwa. Takie tylko okładki z pustym środkiem. No bo to do trumny to już nie potrzeba więcej. Proszę bardzo. Czego to się może człowiek dowiedzieć, kiedy zapyta o modlitwę różańcową? Prawda? Ile to jest ciekawych treści. Ile to się można dowiedzieć z naszej audycji na fala Radia Fiat. Kiedy sięgamy po różaniec, żeby modlić się w intencjach naszych osobistych, w intencjach rodzin naszych, w intencjach kraju, to też pamiętajmy cały czas o tym, że wsparcia potrzebują ci, którzy ucierpieli wskutek powodzi i tego wsparcia materialnego. Tutaj Caritas, także Caritas Archidiecezji Częstochowskiej cały czas apeluje o wsparcie, ale też takiego wsparcia modlitewnego. To każdy z nas może zrobić. I to wcale nie jest tak, że wsparcie modlitewne, to jest takie, no, cóż to za wsparcie? Ktoś by powiedział, no ludzie potrzebują jedzenia, potrzebują wody, potrzebują różnych form pomocy, a po co im modlitwa? Ta modlitwa też jest ważna. Ta modlitwa to też jest pewna forma łączności duchowej. Zresztą czasami bywa tak, że ci ludzie mają naprawdę gdzieś tam już zapewnione wszystko. Mają jedzenie, mają zaopatrzenie. A czasem po prostu też chcą wiedzieć, że gdzieś tam jest ktoś, kto o nich myśli, kto o nich pamięta, że nie czują się zapomniani. A przecież modlitwa to jest też więź pamięci. Taka więź, bardzo silna więź międzyludzka, kiedy jesteśmy i myślimy o sobie, jeszcze myślimy o sobie przed Panem Bogiem. Ale oczywiście też ta bardzo konkretna pomoc materialna jest potrzebna i będzie potrzebna. Dlatego zapraszamy do tego, by także i przez swoje parafie kontaktować się z naszym Caritasem. Są potrzebne, jest i potrzebna pomoc materialna. Są potrzebne czasami także nawet, tak było ostatnio, przestrzenie magazynowe, bo się okazało, że nie było gdzie zmagazynować rzeczy. Jeśli ktoś ma transport, jeśli ma możliwość, to też się przyda. Wystarczy zadzwonić. Podajemy też numery telefonów 506 394 610. Zadzwonić do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i zapytać, jeżeli pomoc rzeczowa, to w ilościach hurtowych potrzebne są osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, wiadra, wodery, ścierki, artykuły higieniczne. Myślę, że cały czas też żywność z długim terminem ważności, a najlepiej po prostu do Caritas zadzwonić, zapytać i pomóc tak, jak możemy. I oczywiście, to jest piękne świadectwo też, kiedy miłość jest nie tylko teoretyczna, ale jest praktyczna, kiedy pokazujemy, że kochamy nie tylko od święta, ale także i na co dzień, a szczególnie w takich dramatycznych momentach. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Z Panem Bogiem. Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej, komentował życie Częstochowskiego Kościoła.